Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w pierwszym odcinku Ultimate Team FIFA 14. Tym razem już pełna wersja, nie web app. I zaczynamy tak naprawdę zabawę na cały rok z FIFA 14 właśnie w trybie Ultimate Team. Przed wami była moja paczka taka powitalna, kolejna, przez to, że dokupiłem sobie za 10 zł jeszcze wersję Ultimate Team, którą można było też w Originie zamówić. Tam znajdują się 24 paczki oraz parę małych dodatków, m.in. stroje klasyczne. Tutaj mój skład, który zrobiłem jeszcze na web appie, pohandlowałem, udało się go stworzyć, no ja nie mogłem się doczekać, żeby zagrać pierwszy mecz, także przechodzimy od razu praktycznie do akcji w ligowym spotkaniu. Znaleźliśmy przeciwnika, sami jesteśmy gotowi. A przeciwnik naprawdę popisał się z swoim umiejętnością tradingu, bo naprawdę skład brazylijski i to nie byle jaki, ponieważ strasznie dużo zawodników tutaj ma po prostu 5 gwiazdki sztuczek i widać było, że próbował skillować. Nie opłaciło mu się to na samym początku, ponieważ już w trzeciej minucie, w czwartej Di Natale trafia swoją pierwszą bramkę w tym meczu. Naprawdę nie wiedziałem, jak on się będzie zachował, nie wiedziałem, jak będzie grał, bo troszkę się FIFA od 13 zmieniła, więc zobaczmy wszystko. Niang tutaj atakuje, Kaka jeszcze podaje górą do Di Natale uderza i to jest przepiękny strzał naszego jakże utalentowanego weterana, który już naprawdę ma na swoim koncie parę tych lat, a jest im starszy, tym lepszy. Di Natale, stanie szczęścia, w 15 minucie mamy 2-0 dla Bravery. Potem jedziemy kolejną akcję w 29 minucie, Niang leci do środkowania w pole karnej, nie kto inny jak Di Natale wykorzystał błąd przeciwnika, który po prostu nie trafił w piłkę przy dośrodkowaniu. Chciał obrońca to wybić, nie udało mu się i w 29 minucie Di Natale trafia na swojego hat-tricka. Czy może coś być lepiej? Zobaczcie na to. Pierwsze 30 minut. On ma hat-tricka w pierwszym meczu, jaki w ogóle zagrałem. Było to naprawdę niesamowite. A jak widzicie tutaj, on skillować próbuje, ale mu to, no, średnio wychodziło. Kolejna akcja, moi drodzy, jedziemy od razu. Właśnie El Shaarawy podaje do Di Natale. Di Natale wychodzi sam z bramkarzem. Lobik i jakież piękne uderzenie. Cztery bramki, cztery zupełnie różne. I trzeba naprawdę, muszę pochwalić Di Natale, w 31 minut strzelił cztery bramki. Nie wiedziałem, czy ja ustawiłem sobie jakiś na początkujący, moi drodzy, ale ten mecz zakończył się właśnie 4-0 dla mnie. Zdobyłem dość dużo monet, bo dokupiłem sobie jeszcze premię do monet w sklepie i zachęcam was do zrobienia tego. 1000 monet, co każdy mecz jest bardzo przydatne. No i mamy pierwsze wykonane zadanie właśnie dla klubu. Zadania menadżerskie właśnie w tym odcinku skończymy i otworzymy paczkę właśnie na samym końcu, bo ten odcinek będzie dłuższy, będzie trwał 4 mecze, a nie jak potem każdy będzie raczej w takiej samej formie, że będę przyspieszał to, co się dzieje na ekranie, a mecze będę normalnie komentował w moim klubie. Jeszcze tylko szybko, tu pochodziłem, zobaczyłem, jak to naprawdę wszystko wygląda, no bo wiadomo, gram po raz pierwszy i ciężko cokolwiek stwierdzić. No ale przechodzimy do drugiego meczu, a tutaj chciałem użyć mojej drugiej drużyny, jaką oczywiście jest tani skład czy BPL, którego miałem okazję zbudować także za 7,5 tysiąca dla was. No to co, jedziemy, znaleźliśmy gościa. On, no, dość nietypowy herb, muszę powiedzieć, a drużyna naprawdę dobra. Hiszpański skład, Fabregas, widzę tutaj Jordi Alba, Valdez, oni naprawdę, Rodrigo, napluli mi krwi. I zobaczymy, jak to wszystko wam, ja wam pokażę i chętnie zrelacjonuję, jak ten mecz właśnie się zakończył i czy udało mi się wygrać swój drugi mecz w tym składem z naprawdę gorszym. I tutaj widać w Ultimate różnicę. Muszę wam powiedzieć, przegrywamy niestety w 25 minucie Rodrigo. Zobaczcie na ten herb, czy on wam czegoś nie przypomina przypadkiem? No właśnie, w 25 minucie Rodrigo nam strzela bramkę, a tutaj naprawdę widać różnicę, jeżeli ktoś ma 80-75, a 85. Di Natale jest bogiem w tej grze, jak dla mnie, przynajmniej na razie, a potem zobaczycie, że mam rację. A tutaj piękna kontra w moim wykonaniu, naprawdę kontra wyprowadzona, no świetnie mi się to robiło. 36 minuta, Aspas, calm down, bo strzelamy bramki 1-1. Mamy bramkę, 45 minuta, czyżby skryptowanie powróciło? De Marcos przy piłce. Podanie do Cesca Fabregasa, De Marcos uderza, chciałem tu wybić, ale Van Ginkel pomylił się fatalnie i Cesc Fabregas głową w 45 minucie trafia do bramki. Bramka naprawdę nieładna i nie ma czym za bardzo się zachwycać. 88 minuta, Altidore, podanie górą do Aspasa, Aspas biegnie, Aspas uderza i mamy 2-2. 88 minuta, no i lekki taniec, żeby po prostu się ucieszyć. Okej, moi drodzy, mam 88 minutę, 2-0. No i to jest coś, na co naprawdę ja czekałem, żeby wyrównać, bo uważam, że zasługiwaliśmy na remis, nie przeważałem za bardzo, no ale remis się należał, Aspas z zawodnikiem oczywiście meczu i premia 1450 monet, jak najbardziej mi pasuje. Kolejny mecz, moi drodzy, trzeba było jeszcze zobaczyć szybko
na to, co znajduje się w naszym klubie, więc postanowiłem pozmieniać trochę stroi, żeby wykonać zadania menedżerskie. Oczywiście wybór jest trudny, bo dostałem na sam początek te stroje właśnie. Dostałem te stroje klasyczne, są naprawdę ciekawe, aczkolwiek no nie znalazłem za bardzo dla siebie. Więc wymieniłem tylko jedno z klubu tradycyjnego z Brazylii, z Vasco da Demowe. Jakoś tak to było. Potem jeszcze zobaczyłem Crystal Palace, także mi się spodobał. Oraz piłkę trzeba było zmienić. Wykonane zadania 5/13 i już jesteśmy coraz bliżej tego, żeby otrzymać darmową kartę, paczkę. Kartę, darmowych 12 kart, a paczkę. Zobaczymy jaką. No i moi drodzy, potargałem się, uznałem, dobra, Ramirez nie może grać, wstawiłem Kakę na środkowego pomocnika ofensywnego. No i zagrałem mecz przeciwko drużynie tygodnia na poziomie klasa światowa. Jak widzicie, Drogba też znajduje się w moim zespole, a to dopiero później. Czy to był dobry wybór, że poleciałem na Team of the Week? Nie. Jednak poziom klasa światowa jest jeszcze dla mnie za trudny. To była głupia decyzja z mojej strony, ale liczy się tylko wyzwanie drużyny. Niekoniecznie musimy wygrywać, aczkolwiek boli mnie to, że moja pierwsza porażka była właśnie przeciwko tej drużynie, a na razie jeszcze nie zaliczyłem porażki przeciwko żadnemu zawodnikowi online. No ale nie będę się jakoś przejmował, bilans mam 1-1-1 i jakoś do przeżycia idziemy dalej, bo jak widzicie tutaj wybieram skład Serie A, jest Serie A. Tutaj oczywiście będą się męczyli, będę musiał pomyśleć jak to rozwiązać jeszcze z kondycją, czy kupować karty. Na pewno pierwsze wykorzystam wszystko co mam w klubie. A potem się zobaczy. To co, kolejny mecz ligowy, nie ma co się czarować. Zobaczymy co tym razem udało się porobić. Tutaj jakiś mały błąd, jego Aspas. A tutaj mamy Gomeza na szpicy. No i teraz bardzo ładny skład Bundesligi, lekko pomieszany właśnie z Podolskim, który właśnie jest Niemcem, więc idealnie pasuje do tego wszystkiego. 20 minuta, mamy Nianga przy piłce. Podaje do Kaki, przepiękne podanie Nianga. A Kaka nie mógł nic innego zrobić jak posłać bombę lewą nogą w 21 minucie. I uspokaja wszystkich, bo wie, że to jeszcze nie koniec z jego strony i wie, że jego znajomi też będą znajomi. Jego koledzy z drużyny też będą strzelać. Tu El Shaarawy przepięknie to też zrobił. I strzałem finezyjnym z bardzo niskiej, małej odległości. On się nie myli w takich sytuacjach. No i oczywiście w jego stylu bardzo zabawowy po strzeleniu bramki. Tańczy sobie w 32 minucie. 36 minuta, Guarin przy piłce, uderzenie z daleka i popatrzcie na tą bombę. Ten zawodnik ma niesamowite uderzenie z daleka, tak samo jak Pogba. No ale to o tym będziemy się przekonywać na pewno przez niejedne mecze. No i tak, kończy się to właśnie 3-0 dla mnie cały ten mecz po bramkach Kaki, Shaarawy'ego, El Shaarawy oraz oczywiście Guarina. Mamy 7 punktów właśnie w lidze. No ale jeszcze nie do końca, możemy zagrać, ale jeszcze zostało nam parę zadań do wykonania menadżera. No i jest między innymi w tym, że muszę użyć kart. Kart właśnie jednorazowych, na przykład właśnie karty jednorazowej, kondycji karty jednorazowej, kontraktu, żeby wszyscy wiedzieli jak to działa. To jest po prostu taki samouczek, pokazuje jak grać i jak w ogóle się tu zachowywać. Jeszcze w moim klubie poszukałem, czy mam może jakiś styl gry. A potem wystawiłem Jozinho na właśnie transferową listę. Dzięki temu właśnie dostałem kolejne zadanie zaliczone. A teraz przechodzimy oczywiście do niczego innego jak pucharu. Znaleźć przeciwnika po północy było bardzo ciężko, aczkolwiek udało się. No i mogliśmy rozpocząć mecz. Jeszcze taka mała porada dla was, nie wychodźcie nigdy z meczu na samym początku Ultimate Team, bo wtedy psuje wam się licznik. Maicon, Campagnero, Palacio, ich się najbardziej bałem, Handanovic, czyli skład naprawdę niezły, aczkolwiek widziałem, że czegoś tam brakowało. W drugiej minucie Shaarawy umieszcza piłkę w siatce po fatalnym błędzie obrony i mamy 1-0 dzięki El Shaarawy'emu właśnie w Serie A składzie. Kolejna Di Natale, popatrzcie jak to przyjął i delikatnie prawą nogą. Bardzo ładnie strzelił, techniczny strzałem, 25 minuta, uspokajałem oczywiście, bardzo podoba mi się ta cieszynka, oczywiście jest to Ronaldo Calm Down. Wykonuje się ją przez naciśnienie LB plus 2 razy Y. 29 minuta, no i tracę pierwszą bramkę właśnie tym zespołem. W 30 minucie Palacio strzela na 2-1. Mamy 40 minutę, no i teraz Di Natale po raz kolejny popisuje się świetnym dribblingiem, uderza technicznym strzałem i to jest naprawdę przepiękna bramka. W 41 minucie mamy 3-1. Naprawdę jest nieźle. Tym zespołem w sumie jeszcze nie przegrałem. Remis był, ale to nie z ich strony. 77 minuta, Kaka. Zobaczcie na tego zawodnika. Popatrzcie na jego podkręcenie. Bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. I to jest jego druga bramka w tym właśnie odcinku. 77 minuta, Kaka. Naprawdę bardzo fajnie się nim gra. Na pewno lepiej
niż wcześniej. A tutaj Guarin przejmuje piłkę i podaje do Di Natale. Już się wyspowiadam, dlaczego podałem, bo chciałem, żeby Di Natale dostał oczywiście hat-tricka. No i mamy hat-tricka i wygrywamy 3 do 0, przepraszam was bardzo. 5 do 1. Chyba mi się coś pomyliło. No, oczywiście, musiałem się coś pomylić. No bo jakżeby inaczej by z innym meczem. Mamy bilans 3-1-1. No i czas odebrać właśnie. Tu ktoś, chyba widocznie ta karta była coś warta. No a ja po prostu ją od tak sobie sprzedałem. Jeszcze mamy zmień stadion, użyj karty. Szukamy klubu, jakiegoś tu stadionu. Tutaj na początku nie miałem jakiś, tutaj jest dopiero brązowa karta stadionu. Oczywiście wykonane zadanie jednorazowe, mamy parę strzelca. No to jak dać strzelca, to na kogo innego jak na Di Natale. Więc szybko idę do składu, daję do Di Natale kartę jednorazową, styl gry, strzelec, aczkolwiek nie jestem jakimś wielkim fanem dawania tego wszystkiego, bo jak mam na razie wrażenie, Pogba, który ma ten strzał, właśnie ma tą kartę, nie jest jakiś najlepszy. No i tak, to tyle było jeszcze, zostało mi tylko jedno do zrobienia, by wykonać całkowicie zadania menadżera i jest to dokładnie kupienie jakiejś karty. Szukam czegoś za 200, byle jaka karta, no może być świecąca się, bo czemu by nie. No i wszystkie zadania wykonane na tym, na dzisiaj. Odcinek wyszedł naprawdę długi, jeżeli chodzi o Ultimate Team. Potem będą delikatnie krótsze. Dostaję złotą paczkę, a w złotej paczce... Omega, chwila napięcia, czy będzie ktoś dobry. I raz, dwa, trzy. Karta. Gameiro niestety był naszą najlepszą kartą, bo jest to nie te 3 złote, tylko 1 złota świecąca się karta. No trudno. Dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić, bo dla mnie to jest bardzo ważne i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Ultimate Team.